taką ja wymarzona w znak, gdzie te wszystkie sznurki od... Redaktor Krygier. Dzień dobry. To jest facet, który rejestruje wszystko. Proszę Państwa, rzeczy niewykonalne. To jest opowiedzenie w ciągu 12-10 minut historii polskiego żeglarstwa. Podjąłem się tego tylko dlatego, że wiem, że Andrzej się podjął opowiedzenia o rejsach po oceanach, a Marek Słodownik opowie o żeglarstwie w prasie sportowej. Przygotowaliśmy dla Państwa 24 krótkie slajdy. To są slajdy, o którym, o każdym z nich mogę powiedzieć po 30 sekund mniej więcej. Ale one tworzą jak gdyby obraz tych ostatnich 90 lat. Slajd numer 1. Musisz wystartować. Dziś najsłynniejszymi regatami, które wzbudzają największe zainteresowanie na świecie, to oczywiście regaty o Puchar Ameryki. Kilka miesięcy temu mieliśmy fantastyczny finał na wodach San Diego, kiedy to Oratel pokonał na fantastycznych katamaranach Emirates Team New Zealand. Ale cała historia zaczęła się w sierpniu 1851 roku, kiedy ten szkuner Ameryka wygrał regaty dookoła wyspy White i królowa Wiktoria wręczyła kapitanowi Coxowi taki dzbanek, srebrny wiktoriański dzbanek wart 100 gwinei. Potem niewiele warty, bo warty tylko 100 gwinei, dzbanek trwa od ponad 150 lat, niewiarygodna walka. To jest też walka, z której my bardzo korzystamy, ponieważ walka o Puchar Ameryki to niewiarygodny wyścig techniki i technologii żeglarskiej. Technika i technologia żeglarska sprawdzona w Pucharze Ameryki jest na naszych jachtach. My ją wykorzystujemy w dniu codziennym. Nie wiemy nawet o tym, ale nasze nowoczesne jachty mają wiele z elementów sprawdzonych właśnie tam. Tak wygląda ten puchar, który stał 132 lata w amerykańskiej niewoli w nowojorskim jachtklubie, przykręcony śrubkami do pięknej szafki. Dopiero po 132 latach przyjechali Australijczycy do Nowego Jorku i w Newport wygrali Puchar Ameryki, zabrali go do Australii. I jaki symbol tego Pucharu Ameryki? Jacht Shamrock. To jest Shamrock numer 5. Sir Thomas Lipton, ten król od herbaty, chciał... Nie był błękitno-kwisty, był tak jak my, zwykłym, szarym człowiekiem, ale chciał do tej wielkiego świata arystokracji się dostać. I chciał to zrobić na skróty. Doszedł do wniosku, że jak zdobędzie Puchar Ameryki, to zostanie przyjęty do Royal Air Squadron. 5 razy walczył o Puchar Ameryki, 5 razy dostał bańki, przegrał. Do królewskiego jachtklubu go nie przyjęli, ale jeszcze przed śmiercią króla Wiktoria dała mu tytuł szlachecki. To jest Puchar Ameryki. Czy na styczy? W jakimś sensie na styczy, dlatego że Puchar Ameryki wzbudza nasze marzenia o wielkim żeglarskim świecie. Regaty olimpijskie planowane były od 1896 roku, od startu na pierwszych nowożytnych igrzyskach w Atenach. Oczywiście przygotowano wszystko, ale przed sztorm całą flotylę gotową do regat przy Pireusie rozgonił w trzy wiatry. Ale wtedy już było wiadomo, że to żeglarska rodzina trafi do rodziny olimpijskiej. Później były regaty, pierwsze regaty, na których wystartowały klasy olimpijskie, to był Paryż, Sekwana, wyścigi koło Havru. Raczej zabawa niż prawdziwe żeglarstwo wręczano medale nawet w klasach, gdzie startował tylko jeden jacht. Ale niezwykle istotna sprawa nastąpiła w 1907 roku, kiedy powstał International Yacht Racing Union, czyli słynne IRU. Jak powstało IRU w 1907 roku, już zaczęto myśleć o przepisach regatowych, o klasach olimpijskich i na Igrzyska Olimpijskie do Paryża, zwróćcie uwagę, 1924 rok, mamy niepodległą Polskę, chcieliśmy wysłać polskiego żeglarza. Gotowy był Edward Brysemeister. No ale nie można było wysłać tego żeglarza na regaty, bo nie mieliśmy czego? Polskiego Związku Żeglarskiego. I właśnie specjalnie po to, żeby wysłać pana Edwarda na regaty, musieliśmy założyć Polski Związek Żeglarski.
chojnice, żeglarze, harcerze, oficerskie kluby żeglarskie. Historia jest bardzo długa, niezwykle ciekawa. Główną przyczyną było właśnie przygotowanie dokumentów i zgłoszenie pana Edwarda do regat w Paryżu. Tak się stało, związek powstał, pan Edward wystartował. Pan Edward wystartował. Następne regaty 1928 rok, Władysław Krzyżanowski i Adam Wolf, Amsterdam. Później Leon Jęż i załoga jachtu Danuta pod dowództwem Janusza Zalewskiego. W tej załodze Danuty pływał m.in. Juliusz Sieracki, twórca Omega. Zajęli 11 miejsce. Żeby było sprawiedliwe, Brydzemeister był 15, Krzyżanowski był 18, tam startował także Adam Wolf. Te regaty okresu międzywojennego to był początek wolnej Polski. To też były regaty, gdzie absolutnie dominowali Brytyjczycy i Francuzi, którzy wcześniej, o wiele wcześniej przed wszystkimi mieli no, ten sportowy jachting zorganizowany. Po wojnie, w 1948 roku, pierwsze igrzyska olimpijskie, nie mamy szansy wysłania polskich żeglarzy. 52, 56, Melbourne, w Rzym 60 roku. Nie mamy szansy wysłać polskich żeglarzy. 64 rok. Też nie mamy szansy wysłać polskich żeglarzy. Planowaliśmy wysyłać polskich żeglarzy na regaty olimpijskie. Mieliśmy dobrych żeglarzy, ale nie było tak zwanej woli politycznej. Bo wola polityczna w tamtych czasach była najważniejsza. Dopiero sukcesy radzieckich żeglarzy u wybrzeży Neapolu spowodowały to, że władze tych państw, powiedzmy się roku mówiąc, komunistycznych, spojrzały przychylnym okiem na żeglarstwo. Sukcesy Pałaszowa, Piciuwina, Mankina spowodowały to, że otworzono nam szansę startu na Igrzyskach Olimpijskich. Pojechaliśmy na Igrzyska Olimpijskie dopiero w 1968 roku, ale to zmienia jeszcze. W międzyczasie, w 1959 roku, Polski Związek Żeglarski założył swój biuletyn, który nazwał Żagle. Ten biuletyn, ten pierwszy numer, był drukowany jeszcze, żeby było tak dobrze wszystko w czasie, w więzieniu na Rakowieckiej. Do więzienia na Rakowieckiej chodziła młoda, 18-letnia pani Schlosser i zanosiła materiały do druku, żeby je tam dobrze wydrukowali. 59 rok, pierwszy numer magazynu Żagle. 66 rok, akcja 66 rok, akcja tysiąclecia, młody Zbigniew Stosio i jeszcze od niego młodszy harcerz Waldemar Heflich pojechali na wielką akcję tysiąclecia. To było tysiąclecie państwa polskiego. Dlaczego to było takie ważne? Ponieważ wtedy harcerze zrobili, szczególnie harcerze drużyn wodnych, zrobili chyba największą promocję żeglarstwa w Polsce. Mnóstwo różnego rodzaju imprez i wielki obóz żeglarski w Karwicy nad Jeziorem Mickim. Tam byliśmy razem ze Zbyszkiem, tam zrobiłem patent żeglarza jachtowego. 66 rok, Błażej Dyszkowski i Andrzej Nowicki mistrzami świata w klasie kadet. Pierwsze mistrzostwo, to jeszcze oczywiście nie klasa olimpijska, ale pierwsze mistrzostwo świata w klasie uznanej przez Juri. Błażej Dyszkowski, późniejszy olimpijczyk, Andrzej Nowicki, jeszcze wtedy mały smyk, później wielki działacz i świetny trener bazy rondowej. Dalej. 68 rok, Acapulco. Pierwszy wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. Wyjazd niezwykle uprawniony, bo jak mówię, sprawdzaliśmy poprzednie akweny olimpijskie. Nawet redaktor Żagli pojechał do Neapolu i opisywał dokładnie, jak wyglądają akweny regatowe. Niestety szansy na start nie były. Andy Zawieja pojechał w klasie FIM, a Andrzej Iwiński i Ludwik Raczyński w klasie latający kolenny. 12 miejsce Andrzeja Zawieja. 12 miejsce, a mógł być medal. Historia Andrzeja Zawieje zasługuje śmiało na dobrą książkę lub dobry film. Wiele w nim fantastycznych zwrotów akcji i wiarygodnych przygód. Andy Zawieja, będąc na miejscu razem z Bracławem, Włodzimierzem Bracławem,
Włodzimierzem Wrocławym przygotowywali maszt. Tam na miejscu strugali maszt. Oczywiście to były czasy drewnianych masztów, więc oni jeszcze go tam na miejscu solidnie przygotowywali. I na tym maszcie Walenty Mankin zdobył złoty medal olimpijski. Dziś oczywiście po latach możemy się zastanawiać, co by było, gdyby na tym maszcie żeglował Andy. Jak sami doskonale wiecie, w klasie film rzeczą najważniejszą jest ten zestaw. Zestaw, czyli kadłub z dobrym masztem i z dobrym żaglem. Andrzej Iwiński i Ludwik Raczyński zajęli dalsze miejsce, ale wielkich szans na medal nie mieli. Igrzyska Olimpijskie 72 rok, Igrzyska Olimpijskie w Monachium, Igrzyska za Miedzą, Igrzyska za Miedzą. Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu, GKK FIS wtedy, solidnie wyłożył kasę i pojechaliśmy tam prawie we wszystkich klasach olimpijskich. Był nasz Soli, nasz Dragon, latający Holender, był Finista i był Tempest. Regaty rozegrane w Silce, w Kilonii, na świetnym akwenie, nie zakończyły się spektakularnym sukcesem polskich żeglarzy, ale na jeden wynik zwróćcie uwagę. Ósme miejsce zajął Zygfryd Perlicki na Solingu. To ósme miejsce. Wygrał wtedy Harry Buddy Melges, który dwa lata później zdobył Puchar Ameryki. Dobrze żeglował Tomek Holc i Rutkowski na Tempeście. Bardzo przyzwoicie popłynął Zbyszek Kania i Krzysiek na latającym Holendrze. Zawsze brakowało nam do tej światowej czołówki czego? Nie umiejętności żeglarskiej, ale sprzętu żeglarskiego. Właśnie regaty w Kilonii pokazały, jakby naocznie pokazały, że jeśli się nie dopchamy do nowoczesnej technologii i techniki żeglarskiej, to samymi umiejętnościami żeglarskimi niczego nie zdziałamy. Kiedy wrócili żeglarze z Igrzysk Olimpijskich w Kilonii, w każdej z tych klas było wiadomo, jak się nie dopchamy do dobrych zachodnich łódek, szans żadnych nie mamy. Dalej. Ryszard Blaszka, 16 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Regaty odbyły się w Kingston. Co mógł zrobić ambitny Rysiek, wychowany na Kietrzu, kiedy pojechał na te Igrzyska Olimpijskie sam jak palec, z łódką, bez żadnego wsparcia? Co tam mógł zdziałać chłopak, którego nie stać było krążyć po świecie jak jego konkurenci i startować w regatach? I tak 16 miejsce było bardzo przyzwoite. Przyszło nowe pokolenie w polskim żeglarstwie. Leon Wróbel i Tomek Stocki. Brązowy medal mistrzostw Europy w klasie 470. To był sygnał, że idzie nowe pokolenie w polskim żeglarstwie. Sukces na tamty czas doskonały. Gdzie się mogliśmy rozwijać? Oczywiście byliśmy królami polowania w Bojerach. Romuald Nasiecki, Bogdan Kramer i Piotr Kuluczyński. Kolejni mistrzowie świata w klasie DN. Bojery zawsze nam pasowały. Dlaczego? Bo bojer można zrobić. Bojer można zrobić w bardzo ładnej szkutni, bo mamy zamarznięte jeziora i mamy smykałkę do szybkiej żeglugi. Później oczywiście, do tego wrócę, jeszcze będą fantastyczne sukcesy Karola Jabłońskiego, ale to początek. Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. Oczywiście cały ten bojkot, cuda nie widy, ten świat podzielony piłą na pół. My byliśmy po tej kiepskiej stronie. To były Igrzyska Olimpijskie, gdzie tak jak do Kilonii pojechaliśmy w wszystkich klasach. Nawet na Tornado pojechał Romek Nasiecki. Bogdan Kramer, przepraszam. Kramer pojechał na Tornado. Otarliśmy się o medal. Piąte miejsce Leona Wróbla i Tomasza Stockiego. Ja po latach rozmawiałem z Leonem i z Tomkiem i zawsze im to powtarzałem. Nie wiem, czy wiecie, synkowie, ale ten medal mógł odmienić historię polskiego żeglarstwa, ale go nie było. Tak jak medal czapkówny odmienił polskie pływanie, jak medal w jeździectwie odmienił polskie jeździectwo Kowalczyka i tak dalej, i tak dalej. Nam brakowało spektakularnego sukcesu na Igrzyskach Olimpijskich. Tu się niestety obeszliśmy smakiem, a okazja była wyjątkowa. Zawsze byliśmy mocni w klasie film. Pamiętacie 68 rok, start Andrzeja Zawieli na Igrzyskach Olimpijskich. Andy był kilkakrotnie w pierwszej
80 Gold Cupu. Na finie zawsze szło nam dobrze, choć rzeczywiście klasa bardzo techniczna. Brąz Mirka Rychcika, srebro Henryka Blaszki, brąz Jacka Sobkowiaka. Niestety Jacka Sobkowiaka nie ma wśród nas, to była jedna z największych tragedii polskiego żeglarstwa. Zdolny chłopak, fantastyczne warunki fizyczne, super czucie wiatru. Zmarł, nie wiem, chyba to było serce, prawda? Był chory na serce. Zmarł w kwiecie wieku. Czy byłby później mistrzem olimpijskim? Nie wiem, ale na pewno była to dla polskiego żeglarstwa wielka, wielka strata. Srebrny medal mistrzostw Europy na DN-ie, ale zwróćcie uwagę, pierwszy medal Karola Jabłońskiego, 85 rok. Karol Jabłoński startował na DN-ie, od razu oczywiście odniósł sukces. I to był początek drogi człowieka, który w jakimś sensie odmienił światowy bojery. Karol jest już siedmiokrotnym mistrzem świata, mistrzostw Europy już nie zliczę. Wygrywał wszystko, co może być do wygrania. Ale co jest zasługą Karola? Karol, podobnie jak jeszcze kilku innych tych najlepszych pilotów DN-a, opracował kilka nowych krojów żagli. Opracował nowy karol. Karol opracował nową technikę startu. Wprowadził Karol w bojery to, czego przed nim nie wprowadzili przez dwa pokolenia. Myślę, że to był początek jednej z najpiękniejszych karier polskiego sportowca, polskiego żeglarza. I kolejna rzecz, 85 rok, widać, że był wyjątkowy. Bo tu, zwróćcie uwagę, tu rodzi się polski windsurfing. Henry... jak miał na imię? Płaszczyk. Leszek Błaszczyk, który był przez 25 lat naczelnym redaktorem magazynu Żagle, był wielkim entuzjastą windsurfingu. On nawet z Stalina ściągnął jakąś wielką deskę i żagle opisywały początki polskiego windsurfingu. Ale tego windsurfingu turystycznego, jako fantastycznego sposobu spędzenia czasu wolnego. Ale medal Małgosi Piaseckiej, i tytuł mistrzyni świata, i brązowy medal Andrzej Burzyńskiej, i pierwsze kroki, które stawiał w roli trenera Andrzej Piasecki, to początek wielkich sukcesów polskiego windsurfingu. Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie. Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, 92 rok. Ale ten młody człowiek zgubił jeden slajd. Zapomniał o Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Jest 88 rok. Na te igrzyska pojechało tylko dwóch żeglarzy. Henryk Blaszka na Finie i Krzysiek Myszkowski na Lechnerze, to windsurfing. Daleka wyprawa do Busan, nic nie wiedzieliśmy o tym akwenie regatowym. Pamiętam, przyjeżdżał do mnie do redakcji Krzysiek Myszkowski, zachodziliśmy w głowę, jak ten Busan będzie wyglądał, jakie tam będą fale, jakie tam będą wiatry. Okazało się, że to były fantastyczne, ale niezwykle trudne regaty olimpijskie. Fale były tak wielkie, że w klasie film, w tych klasach mniejszych, zawodnicy nie widzieli się nawzajem. Mieli nawet problemy z nawigacją, bo jej przejrzystość powietrza była bardzo słaba. Bracia Boyce-Meller, którzy wygrali na latającym cholerze, wspominali, że mieli problemy ze znalezieniem w ogóle górnego znaku. Henryk Blaszka i Krzysiek Myszkowski nie wrócili z wielkimi wynikami. Grzegorz był 18, Henryk był 20, ale to był 88 rok. Już za rok czekała nas inna Polska. Oni jeszcze na tej ciemnej komony były, to był ostatni wyjazd olimpijski. Niezwykle długo wyczekiwany, zwróćcie uwagę. Na start olimpijski czekaliśmy 8 lat. Los Angeles przeszedł nam koło nosa 84 rok. I rok 92. Pojechaliśmy do Barcelony i pojechaliśmy pierwszy raz, mając nadzieję na medal olimpijski. To nie taki medal, który byśmy sobie tam wykombinowali. Andzia Burzyńska była wtedy jedną z najlepszych deskarek w Europie, jak nie na świecie. Była wielka szansa, że Andzia zdobędzie tam medal. Z Andrzejem Piaseckim, kiedy staliśmy w Barcelonie, zaskoczyła nas tylko jedna rzecz. Gdzie jest wiatr? W Barcelonie, gdzie naprawdę powinno wiać, powinny być piękne zawody żeglarskie, od pierwszych dni wszyscy walczyli z brakiem wiatru. Miały to być piękne, spektakularne regaty, a wyszło mocno tak sobie.
Andzia Bożyńska żeglowała mocno w kratkę i zajęła dopiero 9 miejsce. Piotr Oleński był daleko, Marek Kocia i Zdzisław Stanion, choć walczyli jak lwy, polegli jak muchy. Specjalnych wyników nie było, ale uwaga! Po raz kolejny zaznaczyliśmy swoje miejsce na arenie tej międzynarodowej, że mamy super zdolną młodzież i o dobry wynik, na dobry wynik musimy poczekać. Czekaliśmy 4 lata. Pojechaliśmy do Sabanach. Nie ma takiego, kto by to wymyślił. Nie ma takiego. Był tylko jeden człowiek, który to przewidział. Nie ma go wśród nas, bo jest chory. Ale serdecznie pozdrawiamy pana Zbyszka Malickiego, naszego olimpijczyka Stalina w klasie Stalin. Kiedy ze Zbyszkiem Stosiem byliśmy na ostatnim kapitanacie sportowym przed wyjazdem do Sabanach, padło hasło, jak pożegnać naszych olimpijczyków. Podniósł rękę z końca sali Zbyszek Malicki mówi, niech wrócą z olimpijskim złotem. Wszyscy mówią, nie zapeszaj, Zbyszek, nie zapeszaj. Nie, wrócą z olimpijskim złotem. I co się okazało? Ten 21-letni chłopak, który w kadrze olimpijskiej był od 1992 roku, dwukrotny wicemistrz świata w klasie okejkingu. Chłopak, który jeździł już w czołówce Pucharów Świata. Wrócił z Sabanach ze złotym medalem olimpijskim. W wieku 21 lat, najmłodszy złoty medalista olimpijski w klasie FIN. Totalne zaskoczenie, absolutne zaskoczenie. Ale nie wygrał tego gdzieś tam tylnymi drzwiami. Wygrał to w sposób absolutnie przekonywujący. Na dzień przed zakończeniem regat olimpijskich, przed ostatnim wyścigiem, miał złoty medal olimpijski w kieszeni. Cały świat z królem Haraldem na czele, wszyscy gratulowali nam tak fantastycznego chłopaka. Rok później pojechaliśmy do Kaus na wyspie White. Roman Paszko od 7 lat startował na różnych regatach jachtów klasy jednej tony. Później, jak zakończyła się przygoda na klasie jednej tony, zbudował łódkę klasy ILC-40. Wielki sponsor, wspaniały mecenas polskiego żeglarstwa, pan Marek Kwaśnicki, sfinansował budowę jachtu i przygotowania do startu klasy MKKF w klasie ILC-40. I wyobraźcie sobie, po mistrzostwach świata rozgrywanych w Polsce zgłosił się do nas pan Don Genitento, Amerykanin, szef teamu amerykańskiego na admiralstwa i złożył Romanowi Paszkę następującą ofertę. Zapraszamy was do amerykańskiego teamu na admiralstwa. Historia jak z bajki. Jedni z najlepszych żeglarzy świata proszą polskich żeglarzy i zapraszają ich do swojego teamu. No nic z tego skorzystać. Postawili tylko jeden warunek. Połowa załogi musi być amerykańska. Oczywiście sternikiem będzie Amerykanin. John Collius, sternik. John Cutler, taktyk. Morgan Larson, trymer grota. Baj Baldrich, nawigator. Roman Paszkę, Wojtek Kugozima, Jacek Wysocki, Piotr Grzegorz Baranowski jak się nazywa mój przyjaciel? Dobrze. Dziesiątka młodych chłopaków pod dowództwem Johna Colliusa, Bartek Serafiński. Zapowiadało się, że mają szansę Amerykanie powalczyć. No ale byli doskonali Włosi, byli Nowozelandczycy, doskonali Niemcy. Ale przyszedł wyścig Channel Race. Wyścig niezwykle trudny na wodach Zatoki, na wodach kanału La Manche. I MKKF wygrała ten wyścig. Jak wygrała ten wyścig, przewaga punktowa zrobiła się taka, że przed wyścigiem Fastnet prowadził MKKF i prowadził team amerykański. Dzięki kapitalnej żegludze MKKF wyścigu Fastnet świetnie popłynął także Kenry na jachcie Flash Gordon. Amerykanie zdobyli admiralska, a przy okazji część splendoru spadła na polskich żeglarzy. Wielki, wielki sukces. Igrzyska olimpijskie Sydney 2000. No tu byliśmy królami polowania. Jechaliśmy do tego Sydney długim, posuwistym krokiem. Odmierzaliśmy tylko miejsca w torbach na medale olimpijskie. Przemek Miarczyński miał szansę. Mateusz Kuszmierewicz prawie pewny medal olimpijski.
Rok wcześniej Tomek Stańczyk i Tomek Jakubiak w Melbourne zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata 470. Pachniało medalem. Dwa lata wcześniej Kasper i Kuźma zdobyli brązowy srebrny medal na 49erze. Naprawdę mieliśmy super pakiet. A wróciliśmy ze straconymi szansami. To był olbrzymi zawód, ale wszyscy wyciągnęli z tego wnioski. Popełniono wiele błędów, może natury organizacyjnej. Może trochę pycha nas zjadła, bo Mateusz wyciągnął na pewno solidne wnioski z tego startu. Zabrakło mu tam jednego punktu tego brązowego medalu olimpijskiego. Ale było, minęło, takie życie. Jak wróciliśmy z tego Sydney, zaczęliśmy odmierzać czas do regat olimpijskich w Atenach. 2001 rok, mistrzem Europy zostaje Maciej Grabowski w trasie lasnej. To trochę inna historia, nawiążę do tego Pucharu Ameryki. NK Cafe Sailing Team, rok 2002, Mistrzostwa Świata w match racingu. Karol Jabłoński, Jacek Wysocki, Piotr Przybylski i Krzysiek Baranowski zdobywają tytuł Mistrzów Świata w match racingu. To mniej więcej tak, jakby zaprosili Polaka do lotu w kosmos. Absolutna rewelacja. Coś, co się nie mogło zdarzyć. Ale okazało się, że ten facet, zwany białym rekinem, Weisse Hai, urodził się do match racingu. Jest bezwzględnym oprawcą. Na wodzie zabije każdego. A w match racingu te cechy charakterologiczne są najważniejsze. Plus umiejętności żeglarskie. Po tym zwycięstwie Karol Jabłoński przez 18 miesięcy był najlepszym sternikiem w rankingu sterników ISAF. Tego już nikt nie powtórzy. To był początek tej wielkiej drogi, która zaprowadziła jego chłopaków, czyli Krzyśka Baranowskiego, Jacka Wysockiego, Piotrka Przybylskiego i Karola Jabłońskiego na jachty Pucharu Ameryki od 2007 roku w Walencji. Tu Karol żegluje jachtem Polska 1, bo tu wtedy rodziło się nasze marzenie o Pucharze Ameryki. Marzenie niespełnione. Ale dlatego mówiłem wam na początku, że tym pucharem Ameryki żyjemy i żyć będziemy jeszcze to przez długie, długie lata. Rok 2003. Rok do Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Mistrzem świata w kadyksie zostaje Przemek Miarczyński. To jeszcze jest deska klasy mistrza. W tym kadyksie wiało jak w kieleckim. Głowy urywało. A profesor Pont objechał wszystkich i nie było żadnych pytań. Najlepszym deskarzem na świecie jest Przemek Miarczyński. Najlepszym trenerem jest Paweł Kowalski. A grupa, którą kieruje Paweł Kowalski, nie ma sobie równych na świecie. Jedziemy na igrzyska. Pojechaliśmy na igrzyska olimpijskie do Aten. Zatoka Sarońska. Przepiękna, z daleka widać Akropol. I wydawało nam się, że po tej wpadce w Sydney, to tu się odegramy. No bo co? Mamy Mateusza, mamy Ponta, mamy szaloną Zosię Klepacką, bo tu wie się na tej igrzyska pojechała z nami mała, szalona Zośka. Po naprawdę wspaniałej walce Mateusz zdobył brązowy medal. Wygrał ostatni wyścig był niezwykle dramatyczny. Była szansa na srebro, ale rozliczenia punktowe spowodowały to, że Mateusz wylądował z brązowym medalem. Ale uwaga, piąte miejsce zajął Przemek Miarczyński, a powinien wrócić z medalem. Co pokazały Igrzyska Olimpijskie w Atenach? Pokazały, że między innymi ISAF nie jest gotowy na wielkie imprezy sportowe. Wyobraźcie sobie, wiatr wieje 20 węzłów, fantastyczne słońce, nic tylko żeglować. Co robią sędziowie? Odwołują wyścigi. Odwołują wyścigi, których nasz Przemek Miarczyński wygrywa jak chce. No po prostu nie trafiał nas szlak, tylko nie mogliśmy w to po prostu uwierzyć. Mateusz zostaje złapany na falstarcie. Sprawdzamy na kamerze, sprawdzamy na tych pozycjonerach. Falstartu nie ma takiej szansy. Co się okazuje? 21 wiek o falstarcie decyduje spojrzenie jakiegoś faceta, który siedzi na kręcącej się motorówce i widzi falstart, którego oczywiście nie było. Decyduje o ludzkim losie błąd człowieka.
Do tej pory tego nie naprawiliśmy. Cały czas wszystko robimy w żeglarstwie na oko. No taka dyscyplina sportu. Wróciliśmy z Aten z jednym brązowym medalem i wróciliśmy bardzo rozczarowani. 2007 rok, Kaszkajsz, Portugalia. Wyobraźcie sobie, jaka to była radość. Zośka zdobywa, to już była klasa RSX, Zośka zdobywa złoty medal Mistrzostw Świata. To Kaszkajsz też jest fantastyczne warunki. Wiało niewiarygodnie, w tych bardzo trudnych warunkach wiecznych Zośka żeglowała, no jak z nut. Tam o medal w Kaszkajsz obtarł się Mateusz z Dominikiem w klasie starej. I oto oni. Rok 2008, rok Igrzysk Olimpijskich. Jesteśmy w Miami. Jesteśmy w Miami, chłopaki żeglują w ogóle metafizycznie. Na kolacji przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata Zbyszek Kuśnierewicz, ojciec Mateusza, pyta się, mamy jakiś plan na te mistrzostwa? A chłopaki mówią, że to mają tam, że dobrze będą żeglowali. Mówimy ze Zbyszkiem, nie, to wygrajcie pierwsze 4 wyścigi i trzymajcie później całą stawkę krótko za deski. Co zrobił Mateusz z Dominikiem? Mistrzostwa świata klasy star. 110 minut na starcie. Mateusz z Dominikiem wygrywają pierwsze 4 wyścigi. Coś niesamowitego. I zdobywają tytuł Mistrzów Świata. Jak zdobyli ten tytuł Mistrzów Świata, to ja się trochę smuciłem. Wiecie dlaczego? Bo jest klątwa. Jest klątwa. Kto jedzie z tytułem Mistrzów Świata na klasy star, na Igrzyska Olimpijskie, ten wraca bez medalu. Pojechaliśmy do Pekinu. Pekin to nie porażka. Pekin to był taki czas, że jak z niego wróciliśmy, to chcieliśmy kumką myszką wymazać te Igrzyska Olimpijskie, żeby o nich raz na zawsze zapomnieć. Mateusz z Dominikiem, mistrzowie świata klasy star, zabrakło im punktu do medalu. Wygrywają ostatni wyścig medalowy, a medal przechodzi koło nosa. Zośka, byliśmy przekonani, że ona będzie walczyć o medal. Jakieś strasznie dalekie 6. czy 7. miejsce. Pont, lepiej nie wspominać, 17. Załamany zupełnie. Czym nas zaskoczył Qingdao? Qingdao zaskoczyło nas tym, że te warunki były po prostu nie do przewidzenia. Niby prognozy długoterminowe znaliśmy, ale duchota, nieprzejrzystość powietrza, tam mgła, prąd morski, no naprawdę trzeba było mieć mnóstwo szczęścia i jakieś mega wielkie umiejętności, żeby stamtąd wrócić z medalem. Blondi, którego tu serdecznie pozdrawiam, osłodził nam trochę to życie. Fantastyczny pierwszy wyścig, zwycięstwo, prowadzenie w regatach, start w wyścigu medalowym. No po prostu świetne regaty Blondiego, za co mu Rafał Szukiel bardzo dziękujemy. To był błysk tego, że Igrzyska Olimpijskie, no to spełnienie żeglarskiej kariery. Co się stało między Pekinem a Weymouth? Bo to już jest Weymouth. Między Pekinem a Weymouth zrobiliśmy coś wyjątkowego. Zrobiliśmy coś wyjątkowego, a mianowicie admirał naszej floty sportowej, czyli dyrektor Tomasz Kamera, zebrał do współpracy wyjątkową grupę ludzi. Pojawił się w klasie 470 Zdzisław Stanin. Przy finistach pojawił się Andrzej Piasecki. Była cała grupa fantastycznych trenerów i współpracowników Pawła Kowalskiego. Atmosfera w teamie, który pojechał na Igrzyska Olimpijskie do Weymouth, była wyjątkowa. To był wzorcowy przykład na to, jak przepracować 4 lata i być gotowym do startu na Igrzyska. Mimo olbrzymich kłopotów, nawet i osobistych Zosi Klepackiej, udało się to wszystko spiąć i skończyły się te regaty olimpijskie dla nas wyjątkowo wspaniałe. Dodam tylko jeszcze, że istotne było jeszcze coś, o czym zapomniałem na początku.
Za sprawą Pawła Kowalskiego i klubu SK Rzec Sopot pojawili się sponsorzy żeglarstw olimpijskich. Credit Bank, Chestia, ERA. Bez sponsorów, bez nowoczesnego sponsoringu w sporcie nie mielibyśmy szansy na wielkie sukcesy. Nie ma co ukrywać, gdyby nie logo ERY na grocie Stara, nie byłoby tego tytułu Mistrzów Świata. Gdyby nie Chestia, która wspierała deskarzy, nie byłoby takich fantastycznych warunków do uprawiania żeglarstwa dla grupy Pawła Kowalskiego. Bez kasy nie da rady. I spełnienie naszych marzeń, jeszcze raz to zdjęcie Zosia Klepacka, Nocenty Klepacka i Przemysław Miarczyński, brązowe medale w klasie RSX. Wywalczone w kapitalnym stylu medale, które uczą, że warto ciężko pracować, medale, które nauczyły nas czego? Że nie byłoby tego brązowego medalu, gdyby nie od lat wewnętrzna rywalizacja. Cząstka tego medalu wisi na szyi u Piotrka Myszki. Nie byłoby tego medalu, gdyby nie mistrz świata Piotrek Myszka, bo to on zmusił tego naszego Przema do wielkiego wysiłku. Zosia Klepacka, cała grupa dziewcząt, która mocno go naciskała, dała szansę na taki wynik. Warto jeszcze na końcu pochwalić wszystkich żeglarzy startujących w Weymouth. Wszyscy walczyli naprawdę wspaniale i z tej, tak jak po Pekinie i po Sydney, mieliśmy wielki żal do zawodników, którzy nie zawsze stanęli jakby na wysokości zadania. Może czasami zabrakło ambicji albo woli walki. Tak po Weymouth wszyscy zasługują, wszyscy, na wielkie słowa uznania. I wróciliśmy do slajdu początku pierwszego. 28 rok Danuta, 68 rok i nasza ekipa do Acapulco. Mateusz Watenach, Romek i jego załoga w Kaus i ostatni medal olimpijski. Przed nami droga do Rio. Zostało nam jedynie 2,5 roku. 2,5 roku. Naprawdę bardzo mało czasu, ale są już takie fajne symptomy tego, że może być dobrze. Zabraknie Mateusza i Dominika, ale uwaga, Kasper Ziemiński, piąty na ostatnich mistrzostwach Europy Lasera. To sygnał, że on się do tej czołówki światowej dobija. Zwycięstwo Piotra Kuli w Lidze Mistrzów klasy FIN też jest sygnałem na to, że Piotrek Kula ma szansę do tej czołówki się dobijać. No i oczywiście cała watacha pod wodzą samca klasy Alfa, czyli Pawła Kowalskiego. Oni na pewno pojadą po medale. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan Paweł Hewnik, redaktor naczelny magazynu Żagle.